Dziś dzień ślubu mamy Kasi z mecenasem Pawlakiem. Kasia i Lucy chcą pomóc w przygotowaniu uroczystego obiadu, który ma się odbyć w domu tuż po ceremonii. O, kochana, ja już tutaj mam wszystko gotowe. Mama już też jest prawie gotowa, tylko jeszcze jedzenie z cateringu trzeba odebrać. Ale ślicznie, naprawdę. Dzięki. A jak Arek odzywał się? Pisałam do niego, wierzę, ale nie odpisuje mi. Nie mam pojęcia, czy będzie na ślubie. No, pewnie trzeźwieje po wczorajszym u Janka. Słyszałaś o Zarzyckiej? No, no ale podobno do niczego nie doszło. Kurczę, Kasia, jak ja sobie pomyślę... Ja wiem, że on może się na mnie odegrać, że ma prawo robić to, co chce, ale jak pomyślę sobie, że jest z inną kobietą, że jeszcze są z Zarzycką, to czuję się, jakby ktoś bił mnie pięściami w brzuch. Lucy, ja jestem pewna, że Arek nie zrobi nic złego. Nie wierzę w to. Lucy. Dzień cześć. Dobry. Cześć. A może do pana Arek się odzywał? Nie, ja też nie wiem. Uważaj. Wiesz co, ale jak tam to wasze sprawy? No niestety bez zmian. No. Aha. Słuchaj, ja wiem, że jesteście dobrym małżeństwem i Arek też się o tym w końcu musi przekonać. Wiesz? No jak wyglądam? Wow, mam. Bosko. Jak milion dolarów, naprawdę? Naprawdę? No. Super. Ale bardzo jestem z pani zadowolona, pani Paulinko. Dziękuję. Spisała się pani. O kurczę, słuchajcie. One są takie wysokie, że ja nie wiem, czy ja na nich ustoję, no. Mamo, ale przynajmniej wyglądasz naprawdę olśniewająco. No, dziękuję. Panie, zaparło mi dech. No, ty lepiej oddychaj, bo z powrotem to będziesz mi niósł. Z dziką rozkoszą. A słuchaj, zapłać pani Paulince, dobrze?